Nie, no ona ucieka. Czemu nie idziemy w złą stronę? Dzień dobry, jest z nami Szardo. Siema. A to jest kolejny odcinek Edek versus Widzowie. No więc na samym początku tutaj zadamy standardowe pytanie, czyli jak długo grasz, jakie masz rangi? W sumie ci nie zapytałem o rangi wcześniej, także nie spoilerowałem sobie. To tak, grałem od jakiegoś 2017 na kompie, ale dużo nie osiągnąłem, ponieważ miałem przerwy, no dość duże. Duże przerwy. A na PS-ie gram od 2 miesięcy i mam około golda. Około golda, czyli złoty zawodnik. Zobaczymy, czy będą złote bramki, czy coś takiego. Tutaj może dzisiaj wcześniej trochę przypomnę, że jak ktoś chce wystąpić w takim odcinku, to musi wbić na Discorda i tam oznaczam specjalną rangę. Pierwsza osoba, która się zgłosi, bierze udział. No i to tyle ze głupich wstawek. Ciśniemy. A co tam grasz poza Rocketem? Bo ja nie będę tutaj jeszcze mówił o tej ciekawostce, o twoim niku, ale... Co tam aktualnie? Nie, ogólnie... O Boże, dobra, nieważne. Wszyscy grają do jednej bramki. Fortnite już nie gram dość długo, więc... Znaczy od kilku sezonów. Więc nikt nie A tak to gram, nie wiem, w Rainbow... No tak. Tak można powiedzieć. W Rainbowa? O jać. No, w Rainbowa gram w Terrarię. O kurde, Terraria. To jak ten, jak Sosik, pozdrawiam. Bum. Rainbowa... Rainbow w sumie fajna gierka. Pamiętam, kupiłem ją i w sumie zagrałem z 2 razy. Bo to było w tym momencie, jak się przenosiłem na PC. Ojoj. A za darmo na PC też było. Na Steamie na przykład. Tak? Ale to nie wiem. Jakoś tak. Albo na Ubisoft Club. Na Ubisoft Clubie podobno niedawno było. O jaj, dobra. Na Ubisoft Club? A nawet słyszałem chyba. I też niedawno w sumie był też chyba The Division. Z Afrika. Jak się nie mylę. Pewnie się mylę. Ale to mniejsza. Dobra, przejdźmy do ważnych tematów. Co tam jadłeś na obiad? Tole z ziemniakami oraz z ogórkami. Z ziemniakami oraz... A wcześniej mi powiedziałeś coś innego, bardziej szczegółowy kotlet. Czy źle pamiętam? Nie był mielony? Mielony? No. A ja powiedziałem inny? Ja powiedziałeś po prostu kotlet, chyba. Tak mi się wydaje. O Boże. O kurde, to siedzi. Jak tam dużo jest osób, to gry na PS4? Tak. Znaczy, można też grać z komputerem zazwyczaj, nie? No ja tak, ale wiesz, częściej grasz z kim? Z PS4 ludźmi, czy z innych platform? Mam kolegę właśnie temu, który mi udziela jakby konto, to z nim gram często w Rocketa. Właśnie. No to w sumie spoko. I co, podobne rangi pewnie macie, czy... Znaczy on jest trochę słabszy, bo on za to właśnie te 2 miesiące. Ja jednak coś tam grałem już na fazie wtedy. No to w sumie to myślę, że niedługo powinienem dorobić to fajnie tak sobie. Razem nabijać? O kurde. O, tutaj niefortunne demo. Bum. To może jak już rozmawiamy, ale to chcesz kogoś pozdrowić. No to może być, że pozdrowię tego kolegę. On będzie wiedział, że jest pozdrawiany. Czy osoby będą myślały, że są pozdrawiane? Nie, no dobra, no to pozdrawiam po niku Fryta. Fryta? Tak, Frytek się. Frytek ciekawy nick. Tak. Śmieszny taki. No ja też mam ciekawy nick. Szardo? Czy to coś znaczy? Czy mówisz o tym w twoim skrócie? O moim skrócie bardziej. A, dobra. No to te tajemnice możecie próbować rozszyfrować, ale nie wróżę wam, że zgadniecie. Niestety... Unikalna nazwa, o Boże. Unikalna nazwa. Nie obronię tego już. O jacy. A takie pytanie dodatkowe, bo w sumie rzadko to się... W sumie to jest śmieszne w Rokecie. Interesujesz się w ogóle albo piłką, albo autami? Kiedyś na piłkę chodziłem, a autami tak średnio. No bo właśnie za każdym razem, jak kogoś pytam, kto gra w Rocketa, to w sumie ani piłki nie ogląda, ani autami się nie interesuje, tak śmiesznie. Że niby tak się wydaje, że Rocket League, wiesz, zanim zagrasz pierwszy raz, to gdzieś się to wydaje, że jakaś tam piłka z samochodami, a jak zagrasz, to w sumie zupełnie co innego, takie jakieś ciekawsze.
W sensie nie żebym mówił, w sensie źle to ja, nie? Może nie ciekawsze, ale zupełnie inne. O ja, żeby zaraz, dobra, nie idzie mi. Żeby zaraz fani piłki się tu nie zlecieli, ja też kibicuję. Pewnie nie disujcie mnie. A jak jest twój ulubiony tryb w Rocketcie? Na kompie, jakoś nie miałem z kim grać. Aha. Za bardzo tu najczęściej jedynki grałem. No w sumie jedynki są takie najfajniejsze do nauki gry, ale też najbardziej denerwujące. Ale... Nie lubię ich, ponieważ według mnie tam nie gra bardziej skill, tylko szczęście, bo wystarczy do kick-offa wygrać i masz już mecz zrobiony. W sensie na kick-offa tam też trzeba umieć, wiesz. Albo liczyć na szczęście właśnie. No do wyboru. Do wyboru. Ja też mam w sumie, zawsze się denerwowałem na swoje kick-offy, ale chyba trochę je poprawiłem. 10 do 0 porobiony będę. No to już trudno się mówi. Czy Shardo trafi, czy nie trafi? Nie, trafię. Może, o dziwo. Co jak ja tego w ogóle nie wybiłem? Nie wiem. Wydawało mi się, ponorowy, że to mam 7 sekund. 7 sekund? Co? No, znaczy ostatnie 7, no. Ale 3 sekundy. 10 sekund. Nie, nie wlazło. O dobra, wracamy tutaj po przerwie. Co tutaj może pójść nie tak? Piłka plażowa, zakręcająca. Max speed slow? O kurde, to może być ciekawe. No, zobaczymy. W sumie na takich ustawieniach... Jakie ci rozwaliłem? Na takich ustawieniach nie grałem. Nie wiem, czy to będzie zdziwienie dla kogokolwiek. Ale ta piłka będzie wolna. A jest dziwna. Tak sobie wyobrażam plażówkę. Trochę jedynie... No! Taka, to jest typowa taka piłka. Jeśli nie da kopnąć mocno w prawdziwym życiu, tak jakoś dziwnie lata. Znaczy pod wiatryk już. No. Ale serio, to teraz zrobię symulację piłki plażowej. Czekaj, bo ona nie chce spaść. Nie, to jest żart. No, trzeba coś rozkminić, jak tym strzelić bramkę. A wy możecie na przykład rozkminić, jak zamienić pewien przycisk z szarego na... Co? Z czerwonego na szary. Najgorsze jest to, że chyba nie strzelimy szybko bramki. No nie. O! Jest, udało się. Jace. Jest nie. Zaliczka, to nie teraz... jak to obronić. Teraz jeszcze może nie padać żadna bramka i będzie dobrze. To w ogóle ładna jest ta mapa. W sumie nigdy no, się tak nie mam moją ulubioną. O jace. Jak to się stało? Ojoj. To jest zwrotna piłka przecież. No nie. To jest chamstwo, co robi ta piłka. Kobierz ją prosto, ona skręca. Bo od tego się uczyła. Jacie, dobra, nieważne. Nie, no ona ucieka. Czemu ona ciągle w złą stronę się nakręca? Okej, okay, siedzi. Jacie. Siatkarz tutaj. Zdążę? O. Nie, to jest grawitacja niska. Nie. Nie włączałem chyba. Piłka, czekaj. Grawitacja. A może? Jest niska, bo tak jakoś sobie podskoczyłem, chciałem zrobić grawitasza i mi auto nie spada. Nie no, dobra. Muszę pamiętać. Drugi samobój, serio? Nie. To była kontrolowana akcja. Dobra. Tak, dobra. Mamy po dwie bramki. Tak. Można tak to ująć. 2-2 w bramkach strzelonych. No, mówię, moje wytłumaczenie to, że dzisiaj nie grałem, tylko się tradowałem. Dzisiaj trading był. Coś na tak. Plus? Znaczy, za na przykład TW Flame Towera, nie wiem czy wiesz, który to jest. To jest, no wiem, boost, no miałem go chyba. Którego kupiłem za 100 kredytów, wytradowałem ten boost, co teraz mam, czyli gwiazdki ninja białe oraz czarnego Flame Towera. Gwiazdki ninja są warte 400, czarny Flame Tower 100. To jakiegoś dobrego ziomka dorwa. Ty tradujesz się na stronkach, czy na casualach szukasz ludzi? Szukam jakby aplikację na telefonie. Aha, Rocket League Garage pewnie. Tak, i no, trading. No to po. Też kiedyś cisnąłem na tym, jak właśnie ja mówiłem co. Sobie, tradowanie do białego Octama, ale... No, fajne to było, ale już mi się nie chce. Dobra, w każdym razie ciekawy był ten drugi trybik. Myślę, że odcinek też był ciekawy. Dzięki ci, Shardo, za wzięcie udziału. No i to by było w zasadzie tyle. Elo, elo. Tak.